Jezus, ukazawszy się jedynastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami będą mówić. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. W niebo wstąpienie Pańskie to dobra okazja, żeby próbować wyobrażać sobie niebo, jak widzę niebo, może to jest stan, może to jest miejsce, w domu mego Ojca jest mieszkań wiele, może to jest przestrzeń, a może to jest relacja z Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Na pewno doświadczenie błogosławieństwa i doświadczenie szczęśliwości i bezpieczeństwa i pokoju. I Pan Jezus nas prowadzi do tego błogosławieństwa, ofiarowując nam nawzajem znaki. Znaki, o których mówi ta dzisiejsza Ewangelia, że będą wyrzucać złe duchy, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Ja zawsze sobie wyobrażałem, że te znaki, tak dosyć spektakularnie opisane, one są chwilowe, to znaczy, że na przykład zacznie się za chwilę modlitwa uzdrowienia, po mszy świętej, wielbienie Pana Jezusa Eucharystycznego i tam się pojawią te znaki. I będziemy je widzieli, będziemy ich doświadczali. Tak bywa, tak się zdarza. Ale również zdarza się tak, że modlitwa rozpoczyna bardzo powolny proces, albo wzmacnia bardzo powolny proces, albo upiększa bardzo powolny proces wzrastania w miłości. Święty Paweł dzisiaj w pierwszym naszym czytaniu, w drugim czytaniu powiedział o tym, żebyśmy z cierpliwością znosili siebie nawzajem w miłości wzajemnej. Z cierpliwością znosili siebie nawzajem z miłością. Bo może to jest właśnie ten znak, którego najbardziej nam wszystkim potrzeba. Cierpliwość i dźwiganie siebie nawzajem, to znaczy szukanie siebie nawzajem. I można by te znaki tłumaczyć na różne sposoby właśnie takie, że będą się wydarzały w czasie modlitwy. Może tak. Ale również na przykład wyrzucanie złych duchów. Jak można byłoby to rozumieć, jeżeli mówimy o wzmacnianiu, początkowaniu, czy oczyszczaniu, upiększaniu procesu uczenia się wzajemnej miłości, cierpliwej. Miłość jest cierpliwa. Możemy w tym procesie odkrywać, że nie potrafimy kochać. Możemy odkrywać, że nie potrafimy kochać siebie, i że nie potrafimy kochać innych. I teraz różnica pomiędzy
tym, co nam Pan Jezus proponuje, a tym, co podszeptuje zły duch, jest taka, że kiedy odkrywamy, a każdy z nas odkrywa w jakiejś mierze, że umie kochać, a w jakiejś mierze, że nie umie kochać. Różnica jest taka, że zły duch będzie nas oskarżał i będzie kazał karać siebie samych i potępiać za to, że nie potrafimy, że nie umiemy. A Duch Święty będzie nam dodawał otuchy i odwagi do tego, żeby szukać pomocy, szukać więzów, szukać relacji i żeby się cieszyć też tymi krokami, które już dokonaliśmy. To będzie też wyrzucanie złego ducha, bo zły duch jest duchem kłamstwa, nieprawdy. To wszystko, co nas prowadzi do prawdy, my w wierze rozpoznajemy jako owoc obecności Ducha Świętego. Ja, wiecie, zawsze mówiłem kazania, akcentując to, że potrafimy kochać, że umiemy i siebie kochać, i innych. I to jest prawda. Ale równocześnie dostrzegam, że są braki we mnie i są braki w innych. I to jest naturalne. To jest element naszej drogi. I jak mówił mój znajomy ksiądz Krzysztof Grzywocz, Pan Jezus daje nam doświadczenie pokory, czyli prawdy, ale nas nigdy nie poniża. Nigdy nas nie będzie przyginał do ziemi, tylko będzie nas podnosił. Ponieważ On mówi, prawda was wyzwoli, którą poznacie. I wszyscy tęsknimy za miłością, wszyscy tęsknimy za bliskością, ale jest to trudny bardzo proces, gdzie odkrywamy też, że czegoś nie umiemy, ale to nie znaczy, że nie możemy się tego nauczyć. Możemy się nauczyć. Możemy prosić Ducha Świętego. Możemy prosić braci i siostry, żeby nas wsparli. Wczoraj celebrowałem tutaj ślub i opowiedziałem bajkę. Dzisiaj bajki po mszy nie będzie, bo od razu się potem zaczyna modlitwa o uzdrowienie. Ale przytoczę tę bajkę, bo dwoje młodych ludzi, Marta i Jakub, tutaj siedzieli, potem wyznawali wiarę. Właśnie wiarę. I czytanie, które było czytaniem przez nich wybranych, oczywiście było czytaniem hymną miłości. Miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka swego i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy tęsknimy za taką miłością. Wszyscy chcielibyśmy tak być kochani i wszyscy chcielibyśmy też taką miłością obdarzać. Ale równocześnie hymną miłości to jest słowo o Duchu Świętym, bo to On jest taki. I ciekawe, że zawsze tam na początku czytamy, że miłość jest cierpliwa. Właśnie to, co Paweł też nam powie, w cierpliwości, znosząc siebie nawzajem w miłości. Żebyśmy poszukiwali siebie w prawdzie. I opowiedziałem taką bajkę, która kiedyś była rzeczywistością. Ta dziewczynka pewnie dzisiaj już ma kilkanaście lat, a może zdaje maturę, nie potrafiłem policzyć. Ma na imię Jaśminka i kiedyś dostała w prezencie różę chińską, hibiskusa. No i jak dostała tą różę, to tak bardzo się ucieszyła tą różą, że postanowiła, że będzie ją bardzo dobrze podlewała, tak żeby ona szybko rosła. No i podlała ją pierwszy raz, ale stwierdziła, no jeszcze nie rośnie, więc podleje ją drugi raz i jeszcze trzeci, czwarty i tak. Po prostu przelała tą różę i nagle te listki zaczęły brązowieć, tak? Zaczęły opadać. No to stwierdziła, no za dużo wody. Za dużo wody, czyli teraz pójdziemy w tą stronę, żeby w ogóle jej nie podlewać. I nie podlewała w ogóle. I w pewnym momencie ta róża z kolei zaczęła pokazywać, że nie ma wody, a hibiskus tak pokazuje, że liście żółkną. Najpierw brązowieją od przelania, a potem żółkną od braku wody. No i wtedy ta dziewczynka powiedziała, to ja już nie wiem, w jaki sposób podlewać
tę roślinkę. Na całe szczęście miała bliską osobę. To wtedy wymyślałem, że ta bliska osoba to był dziadek tej dziewczynki. Dziadek Czesław, tak jak nasz ojciec Czesław, senior klasztoru. I ona się zapytała właśnie, co ja mam robić? Co ja mam robić? A na to dziadek odpowiedział, róża mówi, cały świat mówi, wszystko co żyje mówi. I my się uczymy tego języka, uczymy się obserwując. I potem rodzice weszli tam do tego pokoju, gdzie ta róża chińska stała i ta dziewczynka patrzą, ona klęczy w ciszy i w milczeniu naprzeciwko tej róży i nic nie mówi. I ci rodzice się zapytali, co ty robisz, Jaśminka? A ona mówi, obserwuję i słucham i uczę się języka róży. To jest niełatwe, ale może kiedyś się nauczę. Miłość jest cierpliwa. To jest ten pierwszy znak, który dzisiaj jest nazywany przez Pana Jezusa wyrzucaniem złych duchów. No właśnie, tak żebyśmy mogli przytulać też płaczące dzieci, żebyśmy mogli się nawzajem poszukiwać. Te inne znaki też możemy próbować rozczytywać. Zapraszam Was do tego, w jaki sposób można rozumieć w procesie wzrastania w miłości, oczyszczania miłości, upiększania naszej miłości, nowe języki, węże brać do ręki, jeśli byśmy coś zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłaść będą. Umiemy kochać samych siebie i innych, równocześnie nie umiemy, ale w cierpliwości możemy zacząć obserwować, przyglądać się i powiedzieć, chcę się nauczyć. Bardzo chcę się uczyć dalej. Trochę umiem, a mnóstwo jest przede mną. Amen.